Cześć dziewczyny. Jestem mega wściekła, bo właśnie ze swojej karty wykasowałam kolumn peksowy, który dla Was ostatnio kręciłam. Tak, jadłam czekoladę. Fanka mnie zdradziła. No. Słuchajcie, nagrałam kolumn peksowy z jakimiś rzeczami, już nie pamiętam z czym. Miałam go niedługo wrzucać i go teraz wykasowałam. Ale okej, przechodzimy do zakupów. Słuchajcie, ja dopiero dosłownie weszłam do domu. Wyszłam tylko z moją Franciszką na spacer na Siusiu. Numer 2 nie było, także czeka nas jeszcze za godzinę wyjście. Ale dobra, dziewczyny, zakupy. Franciszka, jeszcze mogłabyś się ładnie przywitać. Zobaczcie, jak mój mopsik pięknie wygląda. Kochane moje, no. No i z najpiękniejszym mopsikiem, tak daj buzi. No, śliczne moje. Także mopsa puszczam i pokazuję Wam rzecz, której nie kupiłam dziś, ale kupiłam ją ostatnio i też zapomniałam Wam pokazać. Dziewczyny, mamy tutaj 4 kryształowe takie uchwyty do szafki, które możemy sobie, prawda, gdzieś tam przymontować. One są ze szkła, pięknie się mienią, także 20 zł. No mi szkoda było czegoś takiego zostawić, na pewno mi się przyda. Gdzieś może kiedyś jakaś szafka, same wiecie jak to jest. Dobra, Franciszka, tutaj dobiera się do rzeczy, bo ja je wyrzuciłam. Ale Franciszka, bardzo przepraszam. Nie, jednak się nie da. Dobra, może nic się nie stanie. Pierwsza rzecz, którą już nie chciałam Wam pokazać, nie będę tego przymierzała, jak to robiłam zazwyczaj, ale słuchajcie, jest tak gorąco, dopiero weszłam do domu, chcę wziąć prysznic, nie chcę mi się tego na siebie rzucać, a nie chcę, żeby było tak, że Wam po prostu znowu coś zacznę prać, coś tam gdzieś schowam i Wam nie pokażę, a chcę się z Wami podzielić wszystkim po prostu, co kupuję. No, dobra, Reserve 34, czyli będzie mega obcisła, trzeba ją tylko troszeczkę na dole potrzeć, bo tutaj trochę puściło, z suwaczkiem z tyłu. Słuchajcie, spódniczka, po prostu wiem, że płaciłam za nią oddzielnie, zapłaciłam za nią całe 15 zeta, więc mi się wydaje, że naprawdę się opłacało. Dobra, ja będę tutaj te rzeczy chować, tylko wyjmę mu soczek. Kolejna rzecz, to są Nike. Oryginalne, słuchajcie, dresiki, spodnie od dresów. Tylko tutaj w aparacie one wyglądają na takie pomidorowo-czerwone, a tak jak ja na nie patrzę, to jest taki fajny, ciemny, bordowy kolor ze ściągaczem na dole. Także słuchajcie, dresy jak dresy, na takie chłodniejsze dni. Ja też nie wypieram się tego, że czasami lubię chodzić w dres. I teraz Wam pokażę dwie pary spodenek krótkich. Ja dziś dlatego może nie mam chęci tu dla Was tego przymierzać, bo robiłam to w lumpeksie, po prostu Ada dopadła wolną przymierzalnię, a nie chciałyśmy kupować się w ciemno. Więc tutaj mam z firmy New Look spodeneczki takie. Ja je przymierzałam i twierdzę, że mój potencjał wygląda w tych spodenkach znośnie. Ale w tych wygląda jeszcze fajniej. Zwykłe takie granatowe, autograf firma, 12-13 lat, ale słuchajcie, ja się jak najbardziej w te spodenki mieszczę. Także teraz na te upały szczególnie mi się przydadzą. Kolejna rzecz, tutaj też byłam w szoku, słuchajcie, jak teraz to wyciągałam, przygotowywałam, żeby Wam pokazać. To jest pink i tu pisze Victoria's Secret, także słuchajcie, no nie wiem, czy to oryginał. Tu jest taka flaga i jakiś tam napisik i ona jest taka jeszcze wysadzana takimi czarnymi jetami, także trochę to połyskuje, jest w takim kolorze takiego brudnego beżu. Będzie troszeczkę taka większa, nawet do białych spodenek, ja uwielbiam taki kolor. Dobra, kolejna rzecz, tutaj zabieram już szklance to, co tak usilnie mój pies gryzie. I to jest, słuchajcie, firma też New Look. Rozmiar 8. Ja to zapłaciłam 40 parę złotych, więc już widzicie, ile taniej, gdybym musiała zapłacić to w sklepie. Ja zamierzam to tylko na sekundkę, żeby Wam się w tym... Ale obśliniła. Pokazać. Jest brudne, więc tutaj będzie już musiało zadziałać nie pralnia, bo tylko to moje magiczne mydełko, które też mam od Ady, jest rewelacyjne, więc jakieś tam takie właśnie brudy z tego na pewno mi spierze. I to wygląda z tyłu tak, z przodu tak. Ja uwielbiam biały kolor, czy taki raczej waniliowy, tylko mówię, no trzeba trochę nad tym popracować. Ale dziewczyny, no lepsze to niż zapłacić za to 200 parę złotych, prawda? Także tak, kurteczka, jestem ciekawa, co mi o niej napiszecie. Dobra, ostatnia rzecz, tu będę musiała zrzucić już swojego mopsa. Bardzo Ci proszę, Franciszka, bo chciałam dziewczynom jeszcze to pokazać. No, to tak na szybko, dziewczyny, bo to jest taki materiał, w którym też nie chcę być za długo. To jest, słuchajcie, zwykła taka szwedka, jak to mówi moja mama, czyli coś na deszczyk właśnie, coś jak będzie padało i będę właśnie musiała wyjść z Franką, narzucić na siebie. Ja już mam taką w kolorze khaki. I ona jest u Renaty, bo była taka bardzo, bardzo fajna. Mam swoją malinową, także tak. Dobra, Franciszka, bo jak coś pogrzesz, to będzie... Chodź tu. Chodź tu, bo jeszcze parę słów na koniec. O, upalowałam, jest.
Słuchajcie dziewczyny, także tak, macie na gorąco moje zakupy. Naprawdę jestem wkurzona, że tamten haul lurpeksowy teraz wykasowałam. No, jadłam czekoladę, no. Tak. Mój pies nie je czekolady, bo nie może. Ale uwielbia jej zapach, jak zawsze zjem coś słodkiego, to potem chodzi tak... Po prostu wącha i w ogóle. Dobra, dziewczyny, kochane moje, po prostu klimatyzacja to jest to, czego w tym momencie bardzo mi brakuje. Byliśmy nawet z mężem w sklepie, żeby sprawdzić, ile takie cuda kosztują, ale tam trzeba jakąś rurę wyprowadzać i tak dalej. Więc czekają nas mega upały. Mam nadzieję, że to, co zapowiadają, się nie sprawdzi. Także moje kochane, kciukujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, czy ciuszki Wam się podobały. Pozdrawiam Was gorąco. Pa! Frania, ty też zrobisz pa?